Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj śmietanowe udka z suszonymi pomidorami i parmezanem, czyli udka duszone w prostym, pysznym sosie, które pasuje do naprawdę wielu dodatków. Mięso jest miękkie i soczyste, a całe danie szybkie, proste i odżywcze. Można je przygotować w mniej niż 30 minut, no i pasuje świetnie na codzienny, jak i weekendowy obiad. Mięso drobiowe w Polsce jest bardzo popularne, no i nic dziwnego. Ma dużą zawartość białka, niską zawartość tłuszczu, a ponadto znajdują się w nim witaminy A, E, D, K oraz B1, B2 i B12, które biorą udział m.in. w syntezie białek. Dlatego dziś zapraszam do przepisu z udkami drobiowymi w roli głównej, ale już teraz obiecuję, że w osobnym filmie przyjrzymy się też polskiej wieprzowinie. Zainteresowanych serdecznie zapraszam. Przepis i składniki jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zaczynam od szybkiej panierki. Na tarce ścieram parmezan, tak żeby uzyskać mniej więcej pół szklanki. Świeżo tarty ma dużo więcej smaku i aromatu, zwykle więc ścieram go na świeżo. Dobra, do parmezanu dodaję teraz mniej więcej pół łyżeczki soli i 1/4 łyżeczki czarnego mielonego pieprzu i starannie mieszam. Jak to przyjemnie pachnie. Odstawiam na bok. Teraz mięso. Mam tu trochę więcej niż 500 g podudzi drobiowych, już wyfiletowanych, czyli bez skóry i kości. Można też skorzystać w tym przepisie z piersi kurczaka. Ja biorę udka, bo są tłustsze, a dzięki temu danie będzie smaczniejsze i bardziej soczyste. Zresztą mięso drobiowe ma niewiele tłuszczu, który znajduje się głównie pod skórą, a to umożliwia jego łatwe oddzielenie. Struktura, komplementarność oraz szybkość obróbki termicznej białka w drobiu sprawia, że jest lekkostrawne. No jak widzicie, mięso kroję na mniejsze, równej wielkości kawałki. Jeśli trzeba, odkrawam zbędne żyłki, ścięgna i zbędne kawałki tłuszczu. Jeśli natomiast zostanie trochę skórki, bo trochę tutaj jej jest, to nic się nie stanie, ja ją zostawiam. Kawałki kurczaka panieruję teraz w przygotowanym parmezanie. Nadmiar strząsam, układam na desce i powtarzam, aż opanieruję wszystkie kawałki. Ok, odstawiam na chwilę na bok. Teraz biorę suszone pomidory w oliwie. Mogą być kupne lub z domowych przetworów. Jak zrobić domowe już nagrywałam. Dla zainteresowanych wstawię link pod filmem i gdzieś tu obok. Ja odlewam z tych pomidorów mniej więcej 1/4 szklanki oliwy. Reszta zostanie do jakiejś sałatki najwyżej. I wyjmuję suszone pomidory, osączając je tak z grubsza, układam na desce, po czym kroję w mniejsze kawałeczki lub z grubsza siekam. Ok, coś takiego. No i na patelni rozgrzewam teraz oliwę z suszonych pomidorów. Ma być gorąca, ale nie dymiąca. I na gorącej układam przygotowane mięso, jeden kawałek obok drugiego i podsmażam na średnim ogniu, aż się zetnie i delikatnie zrumieni. Wtedy przewracam na drugą stronę i dosmażam z drugiej. I tu już gotowe. Te udka nie muszą całkowicie dojść w środku, bo za chwilę będę je jeszcze dusiła, ale powinny być delikatnie zrumienione. Przekładam zatem na talerz i odstawiam na bok. Na patelnię natomiast dodaję przygotowane wcześniej suszone pomidory, z grubsza mieszam i dokładam 4 ząbki czosnku, drobno posiekane lub przeciśnięte przez praskę oraz 2 łyżeczki ulubionej przyprawy do dań włoskich. U mnie dziś zioła toskańskie, ale spokojnie można je podmienić na ulubioną przyprawę włoską, także na oregano. Mieszam i podgrzewam na średnim ogniu przez kilka minut, aż pomidory zmiękną, a czosnek zacznie aromatycznie pachnieć. Wtedy dolewam 330 ml śmietanki, czyli mniej więcej 1,5 szklanki śmietanki. Można wziąć kremówkę lub śmietankę 12 bądź 18%. Odrobinkę zwiększam grzanie i ścieram parmezan. Jeśli chodzi o ilość, to mniej więcej 1/4 szklanki, tak na oko ścieram. Starannie mieszam i czekam, aż sos się zagotuje. No pachnie naprawdę bardzo przyjemnie i podsmażone udka wkładam teraz z powrotem na patelnię. Osunuwam sosem, czekam, aż się ponownie ten sos zagotuje, po czym zmniejszam grzanie i duszę, aż udka będą gotowe. Ja najczęściej przykrywam patelnię i duszę na małym ogniu przez 8-10 minut. No i tu już gotowe. Wyłączam grzanie, na koniec siekam natkę pietruszki i posypuję danie z wierzchu. Podaję na gorąco z ulubionymi dodatkami. Ze względu na wartościowość odżywczą i stosowane przeze mnie zasady komponowania posiłków, ja najchętniej podaję te udka z warzywami na parze, na przykład z kalafiorem, brokułem czy brukselką. W sezonie świetnie sprawdzą się tutaj szparagi. Porcja kalafiora, porcja mięsa, sos, posypuję natką i czarnym sezamem, serwuję na gorąco i jest to absolutnie pyszne i sycące danie. Jeśli nie uciekacie od węglowodanów, to takie udka można podać też z ryżem i wówczas obok koniecznie podaję jakąś sałatkę na bazie ciemnozielonych liści, np. rukola, pomidorki i papryka. Finalne danie z ryżem prezentuje się tak, z kalafiorem tak i ja zdecydowanie wybieram opcję z kalafiorem. Skosztuję?
absolutnie pyszne. Mięso jest soczyste, pełne smaku, a kalafior maczany w tym prostym, acz całkiem bogatym sosie smakuje naprawdę rewelacyjnie. W wersji z kalafiorem czy innymi warzywami, o których wspominałam, posiłek ten jest niskowęglowodanowy, bogaty w białko, zdrowe tłuszcze oraz błonnik. Prócz prostoty przygotowania oraz świetnego smaku, warto wiedzieć, że posiłek ten jest lekkostrawny i na długo utrzymuje w uczuciu sytości. Przygotowanie obiadu zajęło mi niecałe 30 minut, ryż i kalafior gotowały się równolegle. To co? Gorące śmietanowe udka z suszonymi pomidorami i parmezanem polecają się na stół. Mam nadzieję, że przepis się spodobał, przydał oraz że zechcecie z niego skorzystać. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. Jestem też ciekawa, jaki dodatek Wy podalibyście do tych udek. U mnie padło na kalafior. A co byłoby u Ciebie? Jeśli zechcesz się podzielić, napisz proszę w komentarzu, a przepis pisany, składniki oraz precyzyjny opis znajdziesz jak zawsze na blogu Skutecznie TV. Link w informacjach pod filmem, wystarczy tylko kliknąć. Dodam jeszcze, że takie udka smakują też na zimno, więc świetnie odnajdą się na przykład z gotowanymi warzywami w roli przekąski na wynos. Dziękuję za uwagę, za obejrzenie do końca, subskrybującym dziękuję za subskrypcję, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to co tydzień mamy tu nowy przepis. Wciśnij subskrybuj i dołącz do gotujących skutecznie. Z góry za to dziękuję. Pięknego dnia Wam życzę, pysznych udek, do zobaczenia w kolejnym odcinku i smacznego!